I ponownie to jest audycja Rap na Fali, jest z nami Edzio. Rozmawialiśmy o tych kłopotach, o tych problemach, o twojej pysze, o której mówiłeś. Jak poradziłeś sobie z tymi problemami? Nie jest tajemnicą, że jesteś osobą wierzącą. No właśnie, ja generalnie zawsze deklarowałem się jako osoba wierząca, ale miałem w swoim, można powiedzieć, doświadczeniu wiary taki przełomowy moment, który nastąpił właśnie wtedy, kiedy ileś tych problemów się nawarstwiło i wtedy pierwszy raz szczerze zwróciłem się do Boga, szczerze powiedziałem Mu o swoich problemach, otwarcie powiedziałem Mu, co mi się w życiu nie układa, z czym sobie nie radzę i wprost poprosiłem Go o rozwiązanie. Pomogło?